Cześć, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii This War of Mine. Mamy dzień 13 i będziemy starać się przeżyć kolejny dzień na polu bitwy wraz z naszymi dwoma bohaterami. Roman właśnie przyszedł z nocki. Niestety nie udało nam się poprzednim razem znaleźć niczego ciekawego, więc raczej nie spodziewałbym się tego, by cokolwiek można było ulepszyć w naszych warsztatach, więc na razie nie będę nawet tracił na to czasu. Romana kładziemy spać. Bruno może niech posłucha radia, bo słyszałem, że to nawet dość dobry sposób pomaga na samopoczucie naszych bohaterów. Tytoń i papierosy są obecnie wykorzystywane jako waluta w Pogoren. Jednakże ich zapasy topnieją. Co się stanie, gdy się wyczerpią? Możemy stroić. Pierwszy raz używam radia. Widzę, że możemy stroić je. Spróbować złapać jakąś inną stację. Słychać muzykę klasyczną, jak zapewne wyraźnie słyszycie. Chwilę możemy sobie jej posłuchać, ale nie będę was długo nią katował. Więc może już wyjdźmy. A nie, cały czas ją słychać, tak? Bardzo dobrze. Ktoś czeka pod drzwiami. Daj nam trochę rzeczy na wymianę. Kolejny z handlarzy prawdopodobnie. Idziemy, idziemy. Spokojnie, kolego. Nic, kolego, nic nasz kolega, który do nas przyszedł, nie ma ciekawego, oprócz antybiotyków, których my i tak nie potrzebujemy. No i tak naprawdę nie ma co ukrywać, że sami nie mamy zbyt wiele rzeczy na wymianę, więc nie ma nawet co próbować. Wiemy, jak i tak mamy chwilę wolną czasu. Nic wielkiego się tu nie dzieje. Spróbujemy może zupgrade'ować nasze warsztaty. Chociaż próbuję to robić chyba w każdym od następnym odcinku, ale to nie bardzo nam wychodzi. Tak, no cały czas nam brakuje. Zrobiłem napić się alkoholu, bo tego też jeszcze w tej grze nie praktykowałem. A słyszałem, że dzięki temu nastrój się poprawia, no w sumie się nie dziwić. Zobaczymy, jak to będzie z Bruno. Z
jesteśmy niepokonani, mówię ci, musimy się tylko mniej zamartwiać. No, to faktycznie, no. Nie były to tylko plotki, ale faktycznie trochę czuję się lepiej. Tutaj widzę jeszcze jedną, dlaczego my nie mamy, jest dzień 13, a my nie mamy nadal przeszukanego całego domu. Też to, że zdążymy na czas, jest mało prawdopodobne, ale widzę, że tu jest jakaś szafka. Co prawda nie liczę na jakieś wielkie znalezisko, ale zawsze warto sprawdzić. Bruno odczuwa skutki picia alkoholu. Już możemy się przedostać. No naprawdę czas nas goni, a Bruno nie chce otwierać. Wstawaj. Szczerze mówiąc, jestem zbyt pijany, no. Nie wiem, ile w tym prawdy, ale zobaczymy, co nam przyniesie dzisiaj noc już niedługo. Wyłączmy może. O, trochę ciszej się nam zrobiło. I zapadła noc. Bruno jak zwykle śpi w łóżku. Roman szuka zapasów. No niestety, mam cały czas nadzieję, że coś tutaj się pojawi nowego. Jak widzimy, jest cały czas to samo. Był to kiedyś magazyn dużego sklepu, obecnie jest kryjówką grupy uzbrojonych bandytów. Gdybyśmy zakradli się do środka, pewnie znaleźlibyśmy coś użytecznego. Będzie to jednak bardzo niebezpieczne, no. Nie ukrywam, nigdy, zaczynając tą serię, nie spodziewałem się, że dojdziemy tak daleko. Nie mówię, że to jest jakiś rekord, bo można i dalej, można i skończyć wojnę, ale jest to wystarczająco daleko, żebym mógł zaryzykować. Szukamy zapasów, a nuż znajdziemy tam coś naprawdę wartościowego. Lepiej zachowaj ostrożność. Kręciło się tu kilka uzbrojonych typków. Są zabarykadowane, nie wiem czy możemy. Aha, jest tak, góra. Ktoś napisał na ścianie, idziemy odnaleźć Lenę. Będziemy na targu w każde południe. S plus D. Jakaś utajniona wiadomość dla kogoś. No tutaj, o, widzimy kolegów z kałasznikowami to i to jest coś w rodzaju shotguna chyba. Nie ma co ryzykować. Wchodzimy na górę tutaj. I w takim razie to chyba będzie koniec naszej wyprawy nocnej, bo tutaj już nie jesteśmy w stanie się chyba tam dostać. Żeby nie przejść zauważonym, chociaż oni tak jakby zniknęli. Nie wiadomo na jak długo, ale będziemy próbować jeszcze.
Nic aż tak tutaj cennego w tej szafce nie było. Nie wiem, czy troszeczkę nie przesadzam. Jeszcze spróbujmy tu zejść na dół. No i jesteśmy w pułapce chyba. Tak. Nie wiem, co możemy dalej zrobić. Czas nas też zaczyna gonić. Aha, czyli już nas niestety zauważyli. Oj, Roman. Nie żyje niestety. Dzień 14. Myślałem, że dam radę chociaż schować się za tym stołem przewróconym. Roman nie żyje. Roman został zabity podczas szukania zapasów. Zaatakowano nas. W nocy ktoś próbował przywłaszczyć sobie nasze rzeczy. Ktoś próbował nas okraść. To było tylko kilka szabroników, więc nie wyrządzili zbyt dużych strat. Szkoda, że nie mieliśmy żadnej broni. Bruno jest ranny i napastnicy zabrali kilka rzeczy. Musimy wzmocnić warty. Przepraszam bardzo. Kontynuuj. No niestety pozostał nam tylko Bruno. Zapraszam do sprawdzenia, jak będzie sobie on radził samotnie w kolejnych odcinkach. Dzięki za oglądanie, zapraszam do subskrybowania, lajkowania i do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.